Witajcie moje przyszłeczki, ja jestem Bzyku i witam was w kolejnym odcineczku z Minecrafta. I wiecie co, my musimy uciekać. Widzowie, my nie możemy tutaj zostać, bo jak wiecie, na poprzednich odcineczkach ukrywaliśmy się tutaj w tym drzewie, tam w tej górze. I wiecie co się okazuje, że ja tutaj patrzę, a Shipson i Dave normalnie koszą tą całą dżunglę. Nie, ja nie żartuję, naprawdę, tych drzew jest coraz mniej i mi się wydaje, że oni wiedzą gdzie ja jestem. Ja trochę pokopałem faktycznie, chodziłem tutaj po tych terenach, bo jak widzicie mam tutaj lepszą zbórę. Musiałem niestety użyć jeszcze w ogóle enchanta od Shipsona, no dużo rzeczy się działo, naprawdę musiałem trochę tutaj pograć, więc możliwe dlatego mnie znaleźli i dzisiaj mam pomysł, skoro już nie ma wyjścia, nie ma takiej opcji, bo jak widzicie, no coraz bardziej to jest skoszone wszystko, więc mi się wydaje, że my musimy stąd uciekać, my musimy uciekać z tego drzewa jak najszybciej, żeby po prostu przez przypadek nas nie znalazli, bo mi się wydaje, tych drzew było tutaj więcej. Zobaczcie, co to w ogóle jest, czy mi się wydaje, o nie, w tartaku mają takie drewno, o nie, no tych drzew było zdecydowanie więcej w tej dżungli, a teraz jest ich naprawdę, to naprawdę mało, nie, szybko uciekamy tutaj, co tu się w ogóle dzieje, halo, ej, co to są w ogóle za tabliczki, co to jest ten tartak, chwila, co to pisze, wykosić całą dżunglę, Bzyku ma tu swoją bazę, no nie, ja wiedziałem, że oni mnie znaleźli, widzowie, tak być nie może, oni mnie faktycznie tutaj znaleźli, czyli wiedzą, że ja mam tutaj bazę, ja wszystko zabrałem, chyba tak, tak, bo pozbierałem wszystko, mam wszystko, widzowie, teraz tutaj, patrzcie co ja mam trochę szkła, udało mi się na szczęście tutaj, jak widzicie, zdobyć trochę szkła, przepalić i wiecie co, mi się wydaje, że my musimy zrobić mega, uciec gdzieś, ale my nie chcemy stąd uciekać, ponieważ ja uwielbiam palionowo, no najłatwiej byłoby uciec, prawda, stąd, żeby tam hen, gdzieś daleko, natomiast ja mam lepszy pomysł, widzowie, co wy na to, żebyśmy zrobili mega, ale to mega skrytkę, taką skrytkę, której by nas na pewno nikt nie znalazł, nawet jakby próbowali nas znaleźć, to by im się nie udało, bo to będzie, że tak powiem, super sekretna baza, widzowie, zastanawiam się właśnie gdzie, czy zrobić ją może na oceanie, bo wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby zrobić ją pod wodą, ale nie tutaj pod wodą, nie taką jedną kratkę pod wodą, tylko faktycznie pod wodą, tak żeby nikt mnie tutaj nie znalazł, bo jak widzicie, nie jest dobrze, jest naprawdę niedobrze, to co oni tutaj robią, oni potrafią mnie znaleźć, no, w każdym momencie, w każdej chwili, ale pod wodą nikt się nie skapnie, że może być jakaś baza, no ja bym na przykład nie wiedział, żeby była jakaś baza pod wodą, no, kto by sprawdzał podwodną bazę, ja tak myślałem, o nie, widzowie, musimy się tu cofnąć szybko, bo tu jest to więzienie przeklęte, musimy stąd uważać i ja bym tak szczerze się tak zastanawiał, gdzie to jest odpowiednio głęboka woda, gdzie by tutaj postawić miejsce, co mógł, gdzie by tutaj ta baza najlepiej stała. I ja wpadłem na świetny pomysł. Widzowie, zrobimy ją praktycznie prosto pod więzieniem, a dokładnie tutaj, widzicie tego konia? Ten koń jest bardzo podejrzany, ja nie wiem co ten koń tutaj robi, ale w tym miejscu, gdzie jest ten konik, zrobimy tajną bazę, a dokładnie pod wodą. Pod tym konikiem, tylko musimy najpierw uważać, musimy sprawdzić, żeby tutaj przez przypadek nikogo nie było. Mam tutaj wszystkie przedmioty, mam na wszelki jakiś mieczyk, nie mam mojej zbroi żelaznej, ja nie wiem co się stało z moją zbroją żelazną, ale to nie ma znaczenia, widzowie, ja się tak myślę, że tutaj pójdziemy i patrzcie, i myk, i dobra, szybko idziemy tutaj i szybko ta, kopiemy, bo zaraz nam się powietrze skończy. O nie, to jest w ogóle piosek. Ja zapomniałem, że ten piosek jest tak niedobry. O nie, szybko. Widzowie, to. O, jestem, ej, żyję. Okej, uf, udało się. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Ja właśnie się tak zastanawiam, żeby tutaj, w tym miejscu zrobić właśnie tą tajną bazę. Tutaj oczywiście ona musi fajnie wyglądać. No tak być nie może, że moja tajna baza ma niby brzydko wyglądać. Nie, nie, to będzie super tajna baza, bo widzowie, my ją zrobimy tutaj. To będzie takie oszklone. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to oszkliwać. No, halo, przecież to ma być tajna baza, a nie jakieś, ale wiecie co, to musi dobrze wyglądać. No ja przepraszam, ale to musi być tajna baza z klasą. To musi być tajna baza, która wygląda jak tajna baza, a nie jak jakieś, jak kompletnie w ogóle nie wiem co. To ma po prostu wyglądać po prostu przepięknie, tak? Że nawet jeżeli ktoś tutaj odkryje, że to jest tajna baza, dobra, zobaczy sobie, to pomyśli sobie, ale fajny domek, ktoś sobie zbudował. Dobra, to na pewno nie jest tajna baza. Po prostu nikt nawet, to będzie taka zagrywka psychologiczna, widzowie. My będziemy, oni będą myśleć, że to jest jakiś normalny domek, ktoś tutaj wybudował, a to tak naprawdę będzie tajna baza, której nikt nie jest w stanie po prostu tutaj zdobyć, bo nawet jak mnie tutaj zobaczą, okej, załóżmy, że mnie tutaj zobaczą, no zdarzyło się, każdemu się zdarza tutaj, że zobaczą moją tajną bazę, to sobie pomyślą, ktoś to fajnie zbudował, dobra, nie będę tutaj przeszkadzać nikomu, przecież fajnie to wygląda, super zbudowane i wiecie co, a my wtedy tutaj normalnie bierzemy i tajną bazę tutaj robimy i mamy tutaj super przedmioty, wszystkie takie specjalne. O nie, tu zaraz umrę, szybko, ja nie mogę, co tu się dzieje, dlaczego ja mam tak mało oddechu, dobra, wiecie co, nie będę się bawić tutaj na zewnątrz, bawimy się po prostu w środku, w tej tajnej bazie po prostu zrób
zróbmy coś pięknego, coś takiego dużego, żeby to fajnie wyglądało. Mam trochę szkła, mam też, nazbierałem oczywiście bardzo dużo tutaj tropikalnych, tropikalnego tutaj pnia, generalnie pościnałem dużo drzew. No i co? Mi się wydaje, że my musimy tutaj bardzo ładnie to wszystko przemeblić, żeby to fajnie wyglądało, żeby to wyglądało jak domek, a nie jak jakieś, nie wiem, kompletnie, wiecie, jak tajna baza, tylko żeby to wyglądało mało podejrzanie, żeby nikt nie myślał, że to jest tajna baza, tylko że tu faktycznie ktoś mieszka i po prostu ktoś sobie zbudował. No, pewnie, ja myślę, że Dave i Szczypson nie będą o tym wiedzieli, pewnie będą myśleli, że to jest któryś z ich domków, nie? Ktoś sobie zrobił podwodną bazę, no fajna jest taka podwodna baza, to jest bardzo, no można powiedzieć, nietypowa rzecz, bo ja codziennie tego nie spotykam, takich domków podwodnych, raczej się robi na zewnątrz, prawda? Ale my zrobimy ją pod wodą i nikt po prostu nie jest w stanie po prostu się domyśleć, że to jest tajna baza, bo wydaje mi się, że to jest domek. Widzowie, ja myślę, że taka baza tutaj, tylko musimy jeszcze tutaj dokończyć, no musi to ładnie wyglądać, tak jak powiedziałem, nie może to wyglądać źle, musi to wyglądać cudeńko, to ma być cudeńko, po prostu najlepsze tutaj arcydzieło, mistrz sztuki, a jestem dobry w budowaniu, jak widzicie, no pięknie tutaj buduję, no dobra, no nie przesadzajmy, no nie jestem najlepszy, ale staram się, naprawdę się staram, robię co mogę, żeby tego to fajnie wyglądało. Jeżeli jest jakiś tutaj, wiecie, śmiałek i ktoś się zna tutaj na budowaniu, to piszcie w komentarzach, ja tutaj z chęcią się nauczę budować, podajcie mi jakiegoś tipa, no bo ja nie jestem może jakiś mega fantastyczny w budowaniu, ale co nieco się znam na tym, więc jak widzicie, tutaj się budujemy ładnie. Dobra, jest to naprawdę ładnie zbudowane, ja ciągle tą pochodnię niszczę, nie wiem dlaczego, widzowie, nie pytajcie mi się, nie mam pojęcia, czemu tą pochodnię niszczę cały czas. Zniszczmy tutaj jeszcze to, no nie, a ten gravel jeszcze spada na sam dół, co to jest w ogóle za miejsce? O nie, jak ja się boję, widzowie, że on mnie tutaj zobaczył z góry, ale z góry tutaj niczego nie ma, tutaj po prostu jest takie puste miejsce, więc nie mamy się o czym obawiać, bardzo się z tego powodu cieszę. Myk, myk, wydaje mi się, widzowie, że tutaj już tak naprawdę skończyliśmy naszą tajną bazę, zobaczcie, myk, i jest skończone wszystko, tylko przed tym, halo, halo, no, czemu tu cieknie woda, co to ma być, czemu tu woda cieknie, proszę tutaj nie cieknąć, przestań cieknąć, nie, woda, powódź, pomocy, dobra, szybko, musimy to zmienić, o, tak, myk, dobra, jest, koniec, widzowie, mamy tutaj taką, no, prowizoryczną, bardzo tajną bazę, zróbmy tutaj w takim razie wszystkie rzeczy, które tą tajną bazę powinny mieć, czyli, no, na przykład drabinkę byśmy musieli zrobić, musimy zrobić jakieś wyjście, no właśnie, skąd mam zrobić wyjście, ja mam pomysł, widzowie, wyjście zrobimy z boku tutaj, w tym miejscu, myk, szybkie wyjście, pararara, telelulum, myk, patrzcie, wylewa się woda, nie wylewa się woda, no i świetnie, o to nam właśnie chodziło, żeby się woda nie wylewała, piękny tutaj workbench stoi, zróbmy jeszcze na przykład parę skrzynek, tak, z 3 skrzynki, a nie wiem, czemu by nie postawić tutaj 3 skrzynek, nie mam tutaj chyba, nie, no mam troszeczkę w sumie bruku, to postawimy tutaj jakiś jeden piecyczek i wiecie co, i my tutaj jesteśmy ukryci, tylko pytanie brzmi, czy to jest dobry pomysł, bo tak naprawdę ktoś tu może być, ja bym zrobił tutaj mega specjalną tajną bazę, po prostu takie, nie, może, no bez przesady, okej? Zrobię po prostu tutaj takie pomieszczenie, w którym na wszelki wypadek, jeśli coś się stanie, jeżeli tutaj ktoś zauważy, że to może być czyjś domek, żeby mnie tutaj nie było, no bo jeżeli ja tutaj po prostu będę w tym domku, no to wydaje mi się, że ktoś tutaj będzie, tak powiem, mieć oczywiste, że to jest tajna baza, że tu się ukrywam, prawda? Więc musimy tutaj zrobić coś takiego mega, mega tajnego, tak żeby po prostu nikt, ale tu nikt, nawet ja, po prostu nie będę wiedział, gdzie to jest, tutaj, o, pięknie zrobione, superowo zrobione, pięknie, drabinka jest zrobiona, pięknie, myk, i teraz tutaj, o nie, ale tu jest ciemno, czemu to jest tak ciemno, no niech tu nie będzie tak ciemno, musimy tutaj rozjaśnić tutaj, myk, dobra, jesteśmy tutaj, na wszelki wypadek, widzowie, jeżeli będzie jakaś przykra sytuacja i będziemy widzieli, że ktoś tutaj jednak znalazł tą bazę, bo możliwe, że tak się stanie, nie zaprzeczam, na tym balionowie dzieją się takie rzeczy, że mi już nic nie zdziwi, no ale w takim razie my się tutaj ukryjemy, mamy taką pochodnię własną, przyczekamy tutaj ładnie, ewentualnie, wiecie, pośpiewamy sobie, nie, no nie możemy śpiewać, bo przecież nas usłyszą, ale nie wiem, pogramy w kółko i krzyżyk z samym sobą, ja uwielbiam grać w kółko i krzyżyk z samym sobą, to jest super aktywność, no w każdym razie miejmy tutaj, zapamiętajmy, że tutaj między tymi dwoma drzewami, może nawet jeszcze bym to jakoś tak ładnie zrobił, żeby na pewno wiedzieć, żeby się przez przypadek nie zgubić, no bo nie byłoby przyjemnie, jakby się okazało, że nie potrafiłbym trafić do swojego własnego tajnego pomieszczenia, które zrobiłem tutaj. Myślę, że wygląda to w miarę w porządku. O nie, ja tu zaleję wszystko, nie, dobra, jeszcze nie, na szczęście nie, to szybko, ja ją jeszcze tutaj, ten żwir najgorszy, jak ja go nie lubię, no, nie wiem, co mam powiedzieć, ten żwir, nie dość, że mi tutaj psuje całą, o nie, nie, szybko, dobra, jest, super, dobra, wygląda to naprawdę dobrze, tylko teraz tak, nie no, super to wygląda, czekajcie, widzowie, ja tutaj sprawdzę, jak to z zewnątrz wygląda, no, no powiem szczerze, myślałem, że będzie to wyglądać lepiej, ale nie wygląda to źle, wygląda to dosyć tak przystępnie, bym powiedział, nie jest źle, nie jest jakoś super elegancko, wiecie co, ja bym tutaj taką kopułę zrobił, tylko że, o nie, nie mam baniek powietrza, szybko, powietrze, o, ja zaraz zginę, do
Dobra, dobra, szybko. Udało się, bo ja bym prawie zginął tutaj. Nie byłoby dobrze, jakby... Nie, ja zapomniałem, że to jest nowa wersja Minecrafta, bo kiedyś nie trzeba było oddechu brać, teraz muszę brać oddech, ja nie mogę. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, szybko, jest wszystkie bańki powietrza są, okej. Dobra, zniszczmy to, bo to nie wygląda dobrze. I widzowie, wydaje mi się, że nasza tak jakby tajna baza, no, jest skończona. Wow, widzowie, no wygląda to naprawdę, ale to naprawdę dobrze. Ja nie żartuję. No jest to takie mała, ale przytulna bardzo pomieszczenie, w którym możemy nazwać tajną bazą. Ja to oczywiście wszystko naprawię, tylko widzowie, o nie, to jest w ogóle noc, nie, ja się chowam. Ej, koniku, właśnie, może tego konika do środka weźmiemy, ale koniki nie potrafią pływać pod wodą. No nie, dobra, jednak nie, szybko, pod wodę, myk, i tutaj normalnie do basenu jak delfin i nie ma nas. Nie ma nas, widzowie, nie widać nas, jesteśmy niewidzialni, po prostu jak jakiś, jak foka, jesteśmy niewidzialni jak foka, no i co? Widzowie, mi się wydaje, że to by było na tyle, jak widzicie, zrobiliśmy mega fajną bazę, nie wygląda ona jakoś super, ale wygląda ona, przynajmniej spełnia swoje działanie, czyli jest tajną podwodną bazą. Ja się będę z wami żegnać, pamiętajcie o łapeczce i subskrypcji i my widzimy się już jutro o 18:30, na razie, pa, pa!